No dobrze, czas podsumować ten mój cały bałagan. Moje garażowe wypociny. Mogę już wyłączyć. Patrz. Pięknie, co? Wszędzie ją mogę sobie zamontować. Kabelek ucieka, zabieram i z głowy. Podsumowując tą całą robotę. Czy można to nazwać do tej zdecydowanie nie no kurczę, przecież to, to tutaj do tej do, do detailingu, to, to jest jeszcze kawałek drogi. Ale lubię takie smaczki, tak jak na przykład właśnie ta uszczelka tutaj. Piękna sprawa, niby bzdura. Słuchaj, a idealnie uzupełnione, tak jak widzisz, nie ma dziury. No piękna, to wyszło fajnie. I nawet powiem Ci, że miękkość. O, widzisz tylko tu, gdzie to klejone jest troszeczkę twardsze, ale nawet miękkość dopasowała się z tej dentki. Będzie służyć i to bardzo długo. Myślę, że tego się nie da wyrwać. Jeżeli już to przerwie tutaj właśnie w dentce. Maskowanie, piękna sprawa widziałeś. No i nie potrzeba plaka i nie masz połysku. No dobrze, słuchaj, podsumowując, no fajna, fajna sprawa. Takie smaczki lubię, kurczę. Autko wiadomo, że nie jest totalnym gruzem. Yy, jak na 30 tysięcy, to i tak jest <gryw> zdewastowane troszeczkę. Tutaj jeszcze będę musiał popełnić yy, aplikację powłoki. Tutaj. Tutaj nie muszę. A nie muszę, bo, bo minimalnie przyciemni to musi być tak samo, czyli muszę. Przepraszam. Bałagan, ale mam bałagan. W sumie to koniec roboty. Teraz tak, słuchaj, jeżeli chodzi o tę robotę, bo tak wygląda u mnie przygotowanie raczej w zależności, wiadomo. Jeżeli znajomy mówi, że ma zamiar zrobić to, to i to i owo, też inaczej się wtedy dogadujemy. Tutaj zawsze i tak robię z nadwyżką. Miałem silnika, nie, robi, nie robić, no ale jak. Ale no akurat z tymi właścicielami zawsze się dogaduję i oni nie robią nigdy problemów, lecz są zadowoleni, jeżeli sam coś od siebie dorzucę. Na przykład rzecz tak jak uszczelka, oni tego nie zauważyli. Wysłałem już im, zrobiłem najpierw oczywiście, <grym> czyli po, przed, postawiłem ich przed faktem dokonanym już, żeby nie było. Yy, mówię, że uzupełniłem i mówię, to jest na razie wstępnie, tak wygląda jak wygląda. A jak zrobię już mówię, finalnie będzie zdecydowanie lepiej i powiedzieli super. No więc widzisz, no kurczę, też im się to spodobało, że nie trzeba wymienić uszczelki. Wiadomo, że klient zaraz przyjdzie i powie: hm, hm, tak. No, będzie widać, że coś tu było robione, nie? Ale powie: O, tu wyrwane, no dobra, ten. A tak, no jest zrobione, no co? No, no, jest zrobione, nie ma dziury, sklejone, ale nie jest wyrwane, nie wygląda. Znaczy, nawet nie wygląda na jakąś totalną rzeźbę, tak naprawdę. Wygląda to tak, jakby w tej uszczelce szła jeszcze jedna uszczelka. <laughs> Teraz tak, jeżeli. Czy detailing? Kurde, no nie, no nie, nie. Do detailingu tu jest kawał drogi. Jeżeli chodzi o czyszczenie, no tak jak widziałeś, dla mnie podstawą to jest na początku wszystkie zakamarki, jeżeli chodzi o lakier. Zakamarki, wszystkie, tak jak widziałeś, szyby dwa razy. Najpierw y, piór chemii, WSR, dwa, trzy razy. Wiadomo, że mogłem od razu skoczyć z y, kwaśnym akwa, ale tu. Nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, żeby ogarnąć sobie wszystkie zakamarki, że później, jak właśnie będę robił dekontaminację, mył yy, i wypłukiwał, żeby mi nic nie wypływało. żeby miał już czyściutko. I to było dla mnie podstawa. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, jakbym wiedział, że mam tyle dni, to bym sobie to rozłożył trochę inaczej, ale i tak, czy tak wróciłbym pewnie do właśnie tego yy, zawodnika, do Turtle Waxa, który jest mistrzem. Widziałeś, co jest grane. Auto porysowane się kupy, w słońcu wygląda perfekcyjnie. Co jest fajne w tym zabezpieczeniu, że nie siedzi do pierwszego mycia, on naprawdę, yy, zanim go sprzedadzą, raczej tak, myślę, że nawet kolejny właściciel, bo myślę, że sprzeda się szybciutko, kolejny właściciel jeszcze się będzie cieszył tym zabezpieczeniem, to nie ma tematu. Yy, jeżeli chodzi o szyby w środku, no to, znaczy i na zewnątrz też tak naprawdę, jakbyś chciał doczyścić, bo jest tłuste, idealne. Tak, jak y, pokazywałem idealnie dla mnie i szybko, sprawnie to jest właśnie na gąbkę, płyn do naczyń, robisz pianę, wskakujesz na szybę, zostawiasz, później wycierać, się, to już wszystko. Teraz y, po oczyszczeniu, y, usuwaniu tego plaka też widziałeś smugi, no to teraz wjecham zwykłym, ze zwykłym płynem i, i po temacie, i nic więcej nie musiałem robić. Także idealnie. Pada? Nie, mam nadzieję, bo kurczę, auto mam na zewnątrz z otwartymi oknami. I teraz tak, film będzie fantastycznie długi. Przepraszam, ja wiem, w życiu bym nie obejrzał filmu 10-godzinnego na YouTubie, jeżeli ktoś by mi pokazał, yy, jeżeli ktoś by mi wrzucił, że czyści auto bzdura. Dlatego w opisie filmu będzie podzielone to właśnie na takie segmenciki, wrzucę tam z, yy, godzinowo i minutowo, że klikniesz sobie na to i będziesz na przykład na etapie dekontaminacji. Czy będziesz na etapie czyszczenia szyby? Czy będziesz na etapie robienia uszczelki? Czy będziesz na etapie na przykład yy, nadkoli? Posegreguje to filmy będą w okolicach, a czy najdłuższy będzie chyba miał dwa z czymś, później to już będzie tak po godzince niestety też długie. Yy, czy to jest film instruktażowy? I tak, i nie, słuchaj, bo yy, wiadomo, każdy ma swoje sposoby. Każdy robi to jakoś indywidualnie. Ja chciałem pokazać, jak u mnie to wygląda, bo tak naprawdę ile godzin mi to zajęło? Filmu będzie gdzieś 10 godzin. Yy, taka robota w jeden dzień jest do zrobienia, oczywiście. Yy, łącznie tak naprawdę myślę, że 12 godzin. Yy, spokojnie. Naprawdę spokojnie 12 godzin jest to do zrobienia. Bez problemu. Ja oczywiście mam wywalone, bo ja się nie śpieszyłem. Ja się nie śpieszyłem. Tak jak widzisz, ja sobie chodzę, ja się przemieszczam. Kolejna rzecz, zauważyłem, że jak robię coś szybko, to no myślę, że. Pewnie ty też. Zawsze coś się ominie. A jak na spokojnie, y, inaczej. Inaczej głowa pracuje, nie ma zamieszania, ale nieraz trzeba, oczywiście. Wtedy wpadasz w taki rytm i lecisz. Powiem tak, y, uwierz mi, że nagrywanie i praca, już to po raz kolejny powiem, nie jest to łatwe. Bo tu myślisz o nagrywce, tu coś ominie. No naprawdę, y, inaczej jest, jakby ktoś nagrywał. Powiedzmy, ja bym sobie robił. To też by było całkiem inaczej. To jest inna w ogóle zabawa wtedy. Bo ja sobie robię i jegomość, czy tam żona na przykład by nagrywała, może kiedyś, kto wie, nagrywała i ja bym sobie tam gadał bzdury, ona by tam złapała cyk, cyk, cyk. I też inaczej. Ja już wtedy się przemieszczam i łapię w rytm. A tutaj muszę tak, oświetlenie, nie dość, że doświetlam sobie wnętrze, to jeszcze muszę Ci ustawić tak, żebyś Ty to dobrze widział. Więc no, trochę zabawy jest. Jeżeli chodzi o lakier i zabezpieczenie, słuchaj, yy, do tego tartelu zdecydowanie lepsza będzie oczywiście dualka, ale ja wolę na, na tym, na rotacji, bo lepiej wbijesz w ten lakier. Naprawdę lepiej wbija. Musisz też uważać, musisz często czyścić pada albo też wymieniać, bo holsa też można zrobić oczywiście, że tak jak najbardziej. To bez dwóch zdań. Jeżeli chodzi o dekontaminację chemiczną, u mnie. Tak, tak jak widziałeś ten nowy tar, bardzo fajny. Jeżeli chodzi o Deironizer, kurczę, ja już go miałem. No ciężko mi teraz latać i po tylu latach, wiesz, wąchać te butelki, kurczę, no, patrzeć. To w ogóle szkoda prądu, o, w ten sposób. Myślę, że jeszcze raz on by potrzebował wjechać z tym, z, z Deironem, takim właśnie typowo szybkim zawodnikiem, kurczę. O, na przykład od CarPro albo od ADBL-a. Zapewne też by coś jeszcze wy złapał, ale ja tutaj sobie odpuściłem. Dlatego? Dlaczego? Dlatego, że no, auto idzie do sprzedaży, tak jak mówiłem. Kurde, no nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się. Yy, nie ma co yy, przeginać, kurczy. Jeżeli by to były detailingi, to też byłoby też troszeczkę inaczej robione. No. Yy. Też zaczynałbym, wiesz, od wycinania wnęk najpierw kurcze. Ogarnąłbym najpierw na pewno wnętrze. To jest więcej niż pewne. Umyłbym go tylko sobie, żeby nie latać wokół bałaganu. Zrobiłbym wnętrze. Zapominam o tym. Pyk i auto wyjeżdża, i wtedy pełna dekontaminacja. Jeżeli chodzi o glinkowanie, wiesz co ten produkt zamuliłby, jeżeli chodzi o glinkę niedoskonałości, które zostają, bo. Coś zawsze zostanie, ale pogoda mi na to nie pozwoliła nawet, żebym nawet chciał zrobić. Ja unikam glinki. Ury, unikam też ręczników glinkowych do glinkowania. Ja unikam tego. Ja wolę właśnie dekontaminację, tak jak widziałeś, chemiczną. <coughs> Czyli na początek podstawa, zasada. I to taka, jak jest auto nigdy nie myte, można powiedzieć detailingowo, no to właśnie w ten sposób. Zasadowe produkty. U mnie herobiol rządzi. Ktoś powiedział, że czy to nie jest w rozcieńczeniu e, dimmer, no, no nie, no, 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 nie, no, no, no. Słuchaj, no to w ogóle y, jakość y, tego produktu to. No nie, no nie ma podjazdu. Kurczę tamten, to to jest killer, ham, gbur, taki totalny skurwiel. Tutaj aż jest mocnym produktem, ale na tyle, że go czuję i wiem, że nie narobi mi bałaganu, nawet jak mi gdzieś delikatnie przysknie. Jeden do jednego w koncentracie może być różnie. 1 do 10 to już jest mega, nawet w środku widziałeś do usuwania plaka. Bezpieczny, więc najpierw zasada, tak jak widziałeś. I teraz kolejna rzecz, yy, Ewokar, ta piana, no to jest bomba, naprawdę. Mycie tym produktem jako oprysk, jako piana i jako właśnie takie APC, jak nie jest totalnym gruzem w zakamarkach, sprawdzi się fenomenalnie. I chciałem też między innymi w tym filmie pokazać, że nie potrzebujesz Milion produktów, żeby ogarnąć sobie auto. Tak jak zauważyłeś, wiele się tego nie pojawiło. Podstawa APC, które lubisz, podstawa, żeby mieć yy, zasadowy produkt do mycia wstępnego, do mycia właściwego, dokładnie, ewentualnie do piany i do zakamarków, <coughs> i coś na plaka. No tutaj APC też zdejmiesz, oczywiście, że zdejmiesz. Ja tak naprawdę. Yy, to APC, które używałem od konceptu y, Master Plus jest naprawdę wypasem. Fakt, że on jest ciężki do wymycia, trzeba go wypłukać wodą, ale zbiera i tutaj też jakbym zrobił dwa podejścia, też byłoby super, ale chodziło mi, wjeżdżałem z, ze strovelsem z tego względu, że on jeszcze tak jakby odtłuszczał. Więc tutaj no, po tym jest super, tylko przeciągam y, mokrą mikrofibrą i on jest bardzo łatwy do wymycia. On tak naprawdę, y, tak jak widziałeś, w wodzie nie ma w ogóle piany. O to też chodzi, żeby kurczę, jak najbardziej odtłuścić. Kolejna rzecz: zmywać do silikonu. Czy pchać się na plastiki pchać? Się. Czy pchać się na takie miękkie plastiki plastyczne, które tak jak tutaj widzisz, to już na własną odpowiedzialność ja odpuściłem. Ja nie chciałem, żeby ten, bo ten plastik rzeczywiście on inaczej ciągnie produkty. To Plastic Fantastic, to możesz wjechać nawet i z iPom 50 na 50. No dobrze, słuchaj. Nie ja wiem, na pewno o czymś zapomniałem. Yy, przepraszam, że tak długi film, ale chciałem Ci pokazać, jak się bawię właśnie w swoim małym, skromnym garażu w moim sywku. Yy, tak naprawdę, jakbym się uparł, a czy ja tak robię, wjeżdżam zawsze autem w tę stronę, sobie tutaj. I już, ale no kurczę, dwa auta na podwórku, trzecie, jakby chciało wyjechać, to już by nie było problemu, za dużo miejsca tutaj nie ma, dokładnie, no właśnie, i byłby problem, więc jedno sobie stało, tak, żeby można było się przemieszczać, żebym mógł też tym z tym pracować, wtedy wjeżdżam sobie tutaj, stryk, zajeżdżam tu i mam, zobacz, przestrzeni z przodu, z tyłu i sobie pracuję, otwieram drzwi i latam dookoła. Tutaj, yy, no. Odpuściłem sobie coś takiego właśnie, odpuściłem sobie to, zrobiłem na takim, można powiedzieć, na moim miejscu parkingowym, kurczę, w tym garażu. A i tak miejsca wystarczyło, widzisz. Tam obok drzwi jeszcze, widzę, z tamtej strony jest spokojnie pół metra do przejścia do ściany. Tutaj auto też stoi praktycznie przy kanale, także tutaj też przejść się da. Oczywiście inaczej się robi na hali, inaczej się robi w takim garażu, nie? Ale wszystko pod ręką. Latarę lampy, wszystko jest tak, jak być powinny. Tak, jakbym chciał. O, dobra. Słuchaj, yy... cóż, no, mam nadzieję, że przebrniesz jakoś przez ten film. <laughs> Na końcu filmu będę chciał. Na końcu filmu. Yy, będę czy od razu zrobię to. <laughs> nie, yy, nie, 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 tu już poszło ta uszczerka, już się gubię, bo było tego tyle. Słuchaj. Więc tak, yy, pamiętajmy. Że jeżeli o czymś zapomniałem, pytaj, na, pod opisem będzie, wszystko będzie wyszczególnione, tak można powiedzieć, takie kolejne etapy, jak pracowałem tutaj przy tym aucie. W komentarzach też przypnę specjalnie, jako pierwszy komentarz też będzie ta lista z podzielonym tym filmem. Film, nie wiem, chyba z 10 godzin będzie miał okolice 10 godzin, <grym> a może i więcej. No, myślę, że na YouTubie chyba. Nie ma takiego dziwolonga jak ja, który by zrobił taki film. I to nie tylko dlatego zrobiłem właśnie, żeby być dziwolongiem, bo, bo już nim jestem dawno, ale chodziło mi o to, że często ludzie pytają: Jak używasz, czego używasz, dlaczego tak robisz? No to zrobiłem film i teraz, jak będzie ktoś coś chciał, proszę bardzo. Jeżeli coś na nim nie ma, no to też kurczę, postaram się coś podpowiedzieć. Yy, tak jak mówię, przy tym aucie 12 godzin, myślę, że mm, jeden dzień. Jakbym zaczął rano, wstał sobie, wypił kawusie, to do wieczora myślę, że do godziny. To tak, od 8 do 20 jest to do ogarnięcia jak najbardziej. Jakby tylko mi pogoda pozwoliła, to nie ma problemu. Oczywiście z jęzorem na brodzie. A najlepiej sobie to rozłożyć na dwa dni. Dokładnie tak. Jeden dzień ja tak lubię, właśnie, lakier, albo wnętrze, zależy. A na drugi dzień, właśnie, robię sobie, kurczę. No, zamieniam. No I wtedy jest na spokojnie bez yy, jakiegoś ciśnienia. A jak jeszcze ktoś yy, ma studio detailingowe, robi takie opcje na przykład dwie trzy osoby. Pff, kurde. <ścoughs> to w jeden dzień tak naprawdę można zrobić yy, korektę i wyjściowo z powłoką. No dokładnie, no, no kurcze, jedna osoba sprząta, druga tnie, trzecia za nim idzie kurczę, ogarnie. No wiadomo, nie? Ale samemu no, takiego luksusu nie ma. Dobra, słuchaj, z mojej strony wszystko. Jeszcze raz przepraszam, że tak długi film. Zobaczyłeś w końcu mój ten mały burdelik, że tak powiem, mały kącik. Jak to u mnie wygląda? Mam nadzieję, że powtórzę się, że przebrniesz jakoś kurczę przez ten film. Prawdopodobnie nikomu się nie uda obejrzeć przez 10 godzin no stop to byłby szalonym albo jeszcze większym dziwolongiem niż ja byłby szalony albo jeszcze większym dziwolongiem niż ja więc tak jak mówiłem opis filmu i w komentarzach posegregowałem to po kolei co robiłem jak robiłem i dlaczego robiłem dzięki za obejrzenie do zobaczenia do usłyszenia cześć